Dzisiaj podzielę się z Wami moimi sposobami, aby zmienić swoją codzienność i być bardziej eko. Wiedząc, że długo Was nie będzie w domu, przed wyjściem skręćcie ogrzewanie. Nie martwcie się o Wasze zwierzęta, ciepło i tak się utrzyma, a Wy będziecie przyjaźnić środowisku. Takim sposobem oszczędzacie i energię, i pieniądze. Jeśli palicie w piecu, wtedy nie marnujecie ani węgla, ani drewna, przez które specjalnie są wycinane lasy. Zimą lubię, kiedy w mieszkaniu jest trochę chłodniej. Mogę przecież ubrać gruby sweter, ciepłe skarpetki, a dobrze wiemy, że zimno ma wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład, lepiej śpimy, mamy lepszą odporność i zwiększa się wydolność organizmu. Na zakupy weźcie swoją torbę lub plecak. Po co kupować kolejne plastikowe czy papierowe reklamówki? Wystarczy pamiętać, żeby mieć jedną w kieszeni i tym samym jesteście przyjaźni środowisku. Chcąc kupić ubrania, idźcie do lumpeksów. Można znaleźć super rzeczy, a przy okazji nie wspieracie globalnych sieciówek, które często wykorzystują tanią siłę roboczą. Kopiują nielegalnie pomysły innych artystów. Możecie ubrać się we własny, indywidualny styl, a przy okazji wspieracie ciuchowy recykling. Do sklepu idźcie pieszo albo rowerem, a jeśli nie macie roweru, to miejskie rowery są teraz bardzo dostępne i modne. Idźcie rowerem. Kupując banany, szukajcie tych samotnych. Wiele osób bierze tylko wielkie kiści, a samotne banany gniją i są wyrzucane. Ratujmy samotne banany. Na koniec coś pysznego i zdrowego. Zrobię koktajl bananowy. W końcu mam teraz tyle bananów, tyle ich kupiłam. Było dużo samotnych, bardzo dużo samotników, także wszystkie są u mnie i koktajl bananowy będzie pyszny. Ale nie używajcie słomek. Dużo zwierząt w oceanach połyka je i przez to umiera. Jeżeli bardzo Wam zależy, aby mieć słomkę i sobie possać, to użyjcie metalowej. Kupicie je bardzo tanio, a są wielokrotnego użytku, można je myć, używać do woli i są eko. To są małe rzeczy, ale gdyby każdy zwrócił na to uwagę, świat byłby lepszy. Także mam nadzieję, że coś w Waszym życiu też się zmieni, a my widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Pa! Bądźmy eko! Hej! Z Petem.